witam serdecznie. Stan morza dzisiaj średni, ale ten średni stan mimo wszystko powoduje to, że morze zabiera moje meble. Jak wiecie, no, siedziałem kiedyś blisko linii brzegowej, ponieważ tam miałem swoje siedzisko, swoją piękną ławeczkę, wychuśtaną przez falę Bałtyku. Przyszedł sztorm, to ten taki sławny sztorm, gdzie ci poławiacze bałtyckich pereł, czyli bursztynu, się lali o te bursztyny warte tysiące polskich nowych złotych. No i ten sztorm zabrał mi moją ładną ławeczkę i teraz siedziałem na kolejnej przez kilka odcinków, no i morze wlało się znowu na alejki i zabrało mi tą ławeczkę. No i teraz mam taką, szczerze powiedziawszy, jak widzicie, mocno średnią ławeczkę, bo tylko taka się ostała. One się biorą z linii drzew, które są zaraz za plażą, a wy tego nie widzicie. Mam nadzieję, że nie zabraknie mi tych ławeczek, bo będę musiał na stojąco te degustacje nad morzem odprawiać. Wedle tego, co jest na reklamach telewizyjnych, albo w reklamach telewizyjnych, piwo powinno się składać z chmielu, przede wszystkim z chmielu i ze słodu. Tam woda, drożdże, mało istotne sytuacje. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze moje piwo, które przyniosłem tutaj na piechotę, na plażę, składa się z chmielu, ale też i z wody, ze słodu i z drożdży. Puszka czarna, miętka, pod tytułem Life and Death. Dosyć intrygujący tytuł i w ogóle temat na piwo, ale ludzi przyniosło. Vocation Brewery to jest browar, o którym już mówiłem. Estimate jest rzymskie MM105. Co do historii tego browaru, zapraszam do odcinka jednego wstecz, czyli do zeszłego poniedziałku. Tam o tym browarze sporo mówiłem. Dzisiaj, z racji tego, że mało czasu, nie będę o tym mówił. Co mamy? Color Rich Golden, aroma Tropical Fruits, Taste Fruit Salad. Ilu z was popija piwem jedzenie? Powiem wam, że przyjmuję to, toleruję takie informacje typu, z czym można, czym popijać piwo, albo do czego to piwo pasuje, tak zwany food pairing, ale szczerze powiedziawszy, jakoś nie łapię się na tym, żeby popijać piwo. Piwo to raczej jedno raz na jakiś czas, 3 dni, wieczorem, ale żeby jeść białe ryby, wiecie, kurczaka, no nie wiem. Water, malted barley, wheat, hops and yeast. Chłopaki z Vocation Brewery chwalą się, że wsypali tutaj bardzo dużo chmielu. Po drugie, na Raid Beerze bardzo wysokie oceny w stylu. Czarna puszka, miętka, czarny odbezpieczacz granatu. Nie ma co gadać, bo ręce mi marzną. Wasz czas też szanuję. Powiem tak, piano taka delikatnie zielonkawa, jakby chmielowa. Lecimy. Starym zwyczajem pokażę wam, co ja tu widzę w szkle. Proszę. Muszę powiedzieć, że bardzo ładny kolor. Rich Golden, faktycznie. To jest taki już słoneczny, przełamany. To już nie jest słomkowy. Bardzo mi się podoba ten kolor. No i mam nadzieję, że kolejny sztos. Oczywiście za pośrednictwem Bartka Kajora. Bartku, serdecznie dziękuję ci za opanowanie logistyki. Co widzimy w szkle? Lekka opalizacja, pięknie to wygląda. Piana na dwa palce, ładnie zbudowana, gęsta, wręcz poduszkowa, nasycenie świetne, drobne. Aromat bardzo rzeźki, ale powiedziałbym, że bardziej cytrusowy niż tropikalny. A więc cytrusy, jeszcze raz cytrusy, a potem owoce tropikalne. Niesamowity, świeży aromat. Nie dziwię się, tam bodajże 96 w stylu. A jaki to styl? Zapomniałem chyba w ogóle powiedzieć. IPA, 6,5% alkoholu. Przepraszam. IPA, tak. IPA jest dzisiejszym tematem w fustce w dodatku. Pięknie korunkuje piana. Sztos. Tyle.
coś wspaniałego. Jest ciało, jest delikatne nasycenie, nieprzeszkadzające. W smaku owoce tropikalne, w aromacie cytrusy. I tak to piwo krótko można opisać. Sytuacja rzadko spotykana, no niestety, rzadko spotykana w polskim krafcie. Świetne piwo. To jest kolejne piwo po browarzu Founders, które tutaj również całkiem niedawno testowałem, które okazało się piwem po terminie pół roku. Mimo tego aromat był świetny. To piwo zdetronizowało tamto i wszędzie wobec ogłaszam, że Life and Death Vocation Brewery is number one in 2019. Ale przyjemnie się to pije. Wręcz sesyjne. Zadziwiająco nisko nasycone, ale nie mulące. Aromat ratuje wszystko. Alkohol schowany. No, mistrzostwo świata. Termin. November 2019. Czyli mój miesiąc urodzin. Dużo się nagadałem. Moi drodzy, nie ma co gadać głupot. Kor. Powiedziałem wam, znaczy clue programu. Zarąbiste piwo polecam, też nie powinienem polecać tutaj piwa, bo wiecie, to jest miętki temat z alkoholem. Life and Death Vocation Brewery, naprawdę wyśmienita pozycja. Numer jeden w IPA-kach w tym roku. No muszę powiedzieć, że lepszej ani z kranu, ani z butelki jeszcze w tym roku nie piłem, a niebawem się to zmieni, bo przecież właśnie co prawda wy mnie tu widzicie, ale tak naprawdę jestem za granicą i być może coś zdetronizowało Life and Death z Vocation Brewery. A więc pozdrawiam was serdecznie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, chopy i dziewczęta, bo zaczyna śnieżyć w ogóle. Co tu się dzieje? Luty i pada śnieg. Jakie koronkowanie, jaki lacing. Nie, no w ogóle szkoda gadać.